Panie, ja już mam 120 km w nogach, ja nie jadę do domu. Ale nie uderzy me? Tu nie, tu nic nie uderzy, panie, tu nie ma możliwości się uderzyć. Panie, 2 tygodnie temu wracałem, lokomotywa była niesprawna, wagony były... Przecież to za komuny, kurwa, nie miał prawa bytu. Klient zapłacił pieniądze, nie jedzie. Trzeba zadzwonić do ludzi, że my nie wrócimy. Niech Ania samochodem po nas jedzie. A gdzie my jesteśmy, Gonzalo? Przepraszam, jeśli chodzi o to, za komuny tego nie było. Nie było, nie, że nie było. Panie, no były takie rzeczy. Wszystko musiało być. Nie, to nie. Panie, powiem panu tak. 2 tygodnie temu przy Nowyściu poszliśmy w wodolot, się popsuł, za komuny się psuł, tam pies drapał. Ale stoi na tym, na torze pociąg, na peronie, bez lokomotywy. Ja mówię, ten do Szczecina, ten do Szczecina. Planowo odjedziemy, nie wiem, czy w ogóle odjedziemy. Ja mówię, dlaczego nie? Bo lokomotywa się popsuła. Ja mówię, panie, to nie ma drugiej? Nie ma, mówi, bo my sprywatyzowani, my tylko jedną jeździmy. No przecież to jest jakiś debilizm, no. To już nie jest głupota, ale to jest debilizm, no. Super. Przecież to już trzeba być, przecież to nie było wozić ani kurczaków, nawet jakby się kurczaki woziło, to trzeba przecież wziąć ktoś pod uwagę, to ludzi się do jasnej cholery wozi, no. A oni się opluwają, jeden z drugim, bo ten komuch, ten ubek, ten taki. Patrz przez tą dziurkę, czy to nie jedzie. Tak, jak przypierdolimy, jesteśmy na końcu, to nas zabije. No lokomotywa, pociąg się popsuł. Stoimy za parówkiem, pociąg się popsuł. No nie wiem co. No za parówkiem, tym takim tak, jest czerwonym. No i pociąg się popsuł i stoimy w polu. No przecież to nie do opisania. Tam lokomotywa popsuta, tutaj teraz w polu się popsuł. No. No jestem, no za parówkiem. To nawet nie, nie no, to gdzieś, no przed Wysoką Kamieńską jakieś 5 km jesteś. To są jajca. W lesie stoimy, no. Polu się popsuł i koniec jazdy. Drzwi poza mnie. No, buźka duża. Stoimy w lesie. A jak tam humorek? Halo? A jak humorek? Lepszy? No, no przepraszam, no już nie zrobię takiego, przepraszam. Za pociąg, bo jesteśmy no, na skrzydłu wagonu, czy na stoźni w dziabie. Nie dotknął w tył. Jak Boga kocha, no stoimy w lesie, no. Stoi i glumu tu latał ten i myślał, że coś zrobi, nic nie zrobi i stoimy, no. Naprawdę. Mówię ci szczerze, za parówkiem stoimy w lesie. I czekamy, nie wiemy co będzie, no. No tak, no nie ma wyjścia, nie wiem, albo będziemy wyskakiwać i będziemy pedałować rowerem, nie wiem o co chodzi. Rowerem nie będę pedałował. Na razie stoimy, nie? Na razie. Taksówkę biorę na kosz PKP. Tak, taksówka nam rowerów nie weźmie, bagażówkę. Bagażówkę. Tira, bo nas jest 3. Ja już brzuch mi spada, to pewnie potrzebny. Na jajka. Patrz, szanowny kliencie, niezwłocznie zgłoś. A teraz komu mam zgłosić, że nie jadę? Szanowny konduktorze. Dyrektor powie, że to nieprawda. Że łżesz jak burasuka, że pociąg nie jechał. Nie, no to trzeba ludzi nagrać na YouTube, co się wyprawia i wszystko. No co ty? No weź to nagrać. No nagrać trzeba to w racie i to puścić w internet. No to trzeba pokazać, o co tu chodzi. Prywatyzacja. Kolei. Odcinek, parówko, Wysoka Kamieńska, lokomotywa. Zestaw. Popsuł się. Ty, ale tam naprawdę ktoś będzie jechał, jak coś. Nie, no przecież jest komunikacja. No to co, to wszystko stoi, kolej sparaliżowana? Jarek, no przestań. Prywatyzacja. Jarek, przestań. Nie, tak jest dobrze. 70% poparcia, co niektórzy mają. No to co? Już.
nasi Polacy, rodacy myślą. Otwierają się, przestań. Za wolno jechał, żeby szybciej jechał, żeby był goleniowy, to zgoleniowa już tam jaką, prysz, byśmy depnęli już. Nie rozumiem chcą. A sparówka jeszcze lecieć? Nie obrażam, przepraszam, ale... Znaczy byśmy musieli przez las przeskoczyć jakoś i kierunkiem, tak? No przecież zaraz ciemno będzie. Co ty mówisz, chłopie? No. A co tu będziemy spać? No pewnie. No przestań. Helikopter po nas przyleci i helikopterem wróci. Nie lubiłem. Coś strzeliło, coś puknęło i jest koniec. Oddać mi moje 13 zł.